Cześć wszystkim, dziś jestem na wyjeździe, dokładnie u Siłaczy Pomorza. Introducik, Mateusz Ostaszewski, Sebastian Kurek, Maciej Hirsch, Tomasz Lademan. Z racji tego, że jestem tu gościnnie, chłopaki głównie prowadzą trening, ja się dostosuję się w miarę moich możliwości, nie mogę przeciążać ręki, wciąż nie mogę, ale postaramy się zdziałać jakiś fajny trening, więc chłopaki zaproponują co dokładnie, ja będę podążał za nimi. Najpierw barki na maksa. Nie, myślę, że zaczniemy od barki stojąc, rozgrzejemy się, a potem, nie wiem, może zrobimy uchwyt Herkulesa, jakoś bieganki. Mateusz, to już potem sobie to dostosujemy pod ciebie, bo tak naprawdę jest teraz okres roztrenowania. Będziemy improwizować. Grubszy gryf niż w domu. Chciałeś być ciężej czy łatwiej? Siła jest jak, nie wiem, niby roztrenowanie, niby nie ma zawodów, a tu chłopaki już szarpią tą 60. Dobra, ja spróbuję 2-3 ruchy, nie będę tutaj świrował, bo już jest 100 kg. 100? 100. No nie, 100, bo ja mam talerze po 25, są 20. Jakieś lekkie te 20 były, ale no, nie wnikajmy, ważne, że jest cyfra. Przetreningówka na pewno pomogła, ale chłopaki teraz mają bardzo dobrą formę. Ja ostatni raz string strongman robiłem ponad rok temu, nie, ponad pół roku temu, także zobaczymy jak będzie. 120 kg, Maciej tylko będzie się przyglądał, oceni sytuację i przebije rywala. Zaraz zobaczymy co się będzie działo. Moja życiówka? Na barki? Samymi rękoma 170 kg, nie używając w ogóle nóg. Ale mówisz, że jest tylko 170 zawsze, tak? Zawsze Maciej, wysyłaj mi film, zobacz, tylko 180 na przykład, czy tam 200 na wąsko, na triceps. Wszystko jest mój max. On mówi, no tylko 200. Skromność jest bardzo tutaj wywyższona u niego, ale to dobra cecha.
odprawiła siła Pomorza. Nie, spokojnie sobie trenujemy, systematycznie. Systematyczność jest najważniejsza tak naprawdę. I wtedy można sobie jakiś obrać plan, z tygodnia na trening dokładać ciężary w miarę możliwości, no i to wtedy idzie, tak? Tak, Maciek jest na mostku, kreatyna, glutamina i tauryna. Każdy ma swój mostek tutaj. Tak, dokładnie. Zwodzony. Ja nie wiem, o czym mowa, więc ja się nie udzielam. Nie moje klimaty, nie moje morze. Nie, jakimś slangiem mówią, więc u nas takich rzeczy nie ma tam. No nie, u was jest, robimy rzuty. Tak. Oj, nie doleciało. I drugą konkurencję zrobimy hantla, jednorącz nad głowę. Zaczniemy od 60 kg. Robimy leworącz. No, leworącz robimy. Dobra, robimy, dzisiaj robimy lewą ręką, nie? Ja lewą nie zaliczę w ogóle. Jak ja kurde mam problem tam. Inaczej jest. Stuba. Już kumam, fajnie zakumałem, no. Aby być solidarnym do Mateusza, dzisiaj wszyscy będą robić hantla lewą ręką. O, Tomek się wyrwał akurat. Robisz hantla w sposób tak wąski, zauważcie, robi w taki sposób. Część osób tak stoi, czy coś, on tak wąziutko stoi z tym. Ja próbowałem tak robić, część to ja nie mogę równowagi utrzymać, ja muszę szerzej stać, nie? Dobra, panowie, dokładamy, tak? No. Sprawa dawaj, wygląda tutaj. Tak, szukam nadgarstników, nikt się nie odzywa. Oczywiście za chwilę znalazłem je u Sumika na rękach i teraz między seriami zamiast brać moje nadgarstniki muszę od Tomka pożyczać, a Sumik sobie... Jak to tam, Sumik? To jest gościnność. Dobrze leżą. Tak, to się nazywa kaszubska gościnność. A Seba jeszcze się tutaj odzywał, bo właśnie buty... Buty od trójbojowe zapomniał, także zaraz będę bez nadgarstników i bez butów. Ty musisz zrobić tu. Jak on powie, panowie. To jest nasz drugi. Ej, ale my drugi... jesteśmy na mostku, to Omega ty w ogóle jesteś bez. Nie, ale nie. Słuchaj. Maciek da radę. Trzeba. Powiedz szczerze, który to jest nasz trening na hantlu, tak systematycznie? To jest nasz drugi trening. Drugi. No to więc co, my tu nie ma sensu się wydłubiać, tak? Maciek, odpowiedz na pytanie. Słucham. Karwat i Ziółkowski zrobili ostatnio 90 kg w serii. Oni też mieli drugi trening. Czy ile dzisiaj masz zamiar zrobić? Stówę. No, nie, Maciek, zobaczymy, to wyjdzie w praniu. Zostaje wyzwanie, Maciek. My no. Będziemy patrzeć. Nie, to było za
To jest takie, wiecie, to jest takie dociekliwe pytanie. Mateusz, ja wiem, że są ziarno nienawiści, takie delikatne. Mateusz, ile zrobisz dzisiaj w martwym ciągu? Wszystko. Teraz takie cięcie. Kończymy to, idziemy. Tak całe życie się robiło prawą ręką, wyciskało hantla, to jednak przyznaję rację, to jest coś innego. Jest pisanie, tak jak pisanie. Cokolwiek prawą ręką jest zupełnie inne niż ćwiczenie. Dla mnie pierwszy trening 50 kg to w ogóle nie wiedziałem, jak w ogóle się tego zabrać, jak to ułożyć. A teraz już mniej więcej, już, ale to i tak technika jest kuleje strasznie. Kolejna konkurencja, co robimy? Oto. A nie robimy rzutów? No, rzuty na koniec. Aha. Nie, to może. No chyba, że zrobimy wyjątkowo raz rzuty jako trzecie. Mateusz, albo możemy się pobiegać z Jokiem, albo z osidłem delikatnie. No. I potem sobie zrobimy rzuty. Albo najpierw rzuty. Możemy, bo też mamy czas ograniczony, tak? Możemy siedzieć sobie, nie? No właśnie, też możemy. Jak masz do rozmów, to porozmawiamy o czymś. O czym będziemy gadać? To możemy posiedzieć. Każdy powie jakieś... Na filmie coś musimy pokazać, no co? Każdy opowie jakieś swoje problemy, nie? No właśnie. Tak. Maciek? Maciek ma młodzieżowe życie. Samochód tego dzisiaj zepsuł. To jest problem. Właśnie, Maciek, opowiedz o tym 700-konnym potworze. Dzisiaj przejażdżka Track Hawkiem, Grand Cherokee i... I auto stoi tam obok warsztacie. Coś się stało i woda poszła górą. Prawdopodobnie pompa wody. Ale jutro już będzie naprawiona, także będziemy dalej testować. Dobra. Pozdrawiamy drogówkę. Wytłumacz mi na prosty język, jak to powinno wyglądać, bo tak, ja już sam to inaczej. Ja mam otwarte pomieszczenie, wy tutaj niestety tak, otwarte my tu, niebo. My tak, ja wiem, tutaj jest jakby bardziej skomplikowana sprawa. Cały PiS polega na tym, żeby trafić w ten trójkąt, który jest u góry. I najlepiej nie trafić w żaden element dookoła. Tym bardziej nie zrobić dziury w dachu. Więc Mateusz, bardzo cię proszę, rzucaj tak, żeby nie zniszczyć dachu. Akarba tu płacze, że 5 metrów jest niewygodne, że źle, że za wysoko. A, tutaj jest dopiero problem, więc... A powiem, że poprzeczka jest zawieszona na 4,93, więc jakby jest praktycznie tyle, co u Mateusza na podwórku.
Przeszło na pewno. Wiesz, Konrad by się tutaj odnalazł. Nie byłoby płaczu, krzyku, niczego. Nie byłby obrażony. Także Konrad, bierz przykład z Maćka. Zapraszamy na Pomorze. Teraz użyję siły, bo wtedy nie białem się nóg. Nie chcę dachu rozwalić, ale jak można, to co? Dali ci zgadę w końcu? Ja mogę rozwalać ją. 3, 2, 1, start! W tym się dopiero dogrzałeś, nie? No, szkoda tego dachu, my. On zlitował się, dlatego odpuścił troszeczkę. Dobrze. Jeszcze jedna seria, ta na tebe już użyję jeszcze więcej siły. Spróbujemy, może pójdę szybciej, lepiej, wyżej. Ja pierdolę. Wszystkie cztery w sufit, nie? Masakra. Pięć sztuk. Jest to cztery w sufit. No, poprzeczka teraz jest. Tak jest. Będziemy teraz robić nosidło. Zaczniemy od 210 kg, bo taki mamy ciężar wyjściowy, nie da się tego zdjąć. Tak naprawdę do tej pory trenowaliśmy tylko z chłopakami uchwyt Herkulesa na tym nosidle do 290 kg. Dzisiaj jest pierwszy trening chodzony nosidła.
Nie wiem, jakie kroki mogę robić. Chyba za ciężkie do niego. Żeby nie uderzać. Nie uderzysz. Boję się, że uderzę piętą mu. Ale to myślę, że nie uderzę. Pytałem przed chwilą Mateusza, czy robi coś tutaj na czas. Nie, nie, ja tak tylko lekko treningową, nie? Treningowa wszystko. Ale my dokładamy po 20, to przypomnę, co? Ja więcej nie chcę. Wystarczy. Boisz się, co? Nie, boję się. Ja wiem, bo zwariujesz, że zerwiesz coś, no. Mogę nie poczuć. Skończę szybciej niż nam. Sebastian tutaj namawia, że po jednej długości jeszcze zrobimy 290 kg. Więc spoko. Przyjmuję wyzwanie. Tomku, przecież się plecy bolą. Nie, chyba zauważyłem, że większy ciężar mnie boli. Puszcza, nie? Ustawia się wszystko. Dobra, wszystko się, terapia to jest. Ustawiło się wszystko na swoim miejscu. Dobra, jesteśmy po treningu, zrobiliśmy 4 konkurencje. Miało być w sumie lekko. Było tak se. Ale nie było wcale. Ale nie było tak lekko jak na pierwszy trening, ponieważ... Trenowaliśmy z mistrzem, to musieliśmy dokładać. Rama ważyła prawie 300 kg, na barki już było po 120. Hantel. 80. Są spore wyniki na tym terenie. No i rzuty klasycznie. Rzuty można w sumie zawsze robić i to nie jest konkurencja jakaś obciążająca. Ale te 3 pozostałe konkurencje były naprawdę ciężkie. I teraz wracając do sytuacji. Skoro tak dźwigamy, raczej na nic się nie szykujemy. Jak to wygląda? Plany? Chciałem od kwietnia dokładać kilogramów, że tak powiem, z chłopakami, ale póki co nie zapowiada się, żeby były starty, więc myślę, że jeszcze będziemy trenować dosyć lekko. Dokładnie. Jeżeli można to nazwać lekkim treningiem, a nie wiem, pewnie od maja zaczniemy dokładać, bo póki co żadne starty się nie szykują. Generalnie moje założenie jest takie, że będziemy tak jak Tomek mówi dokładać, ale tak maksymalnie na 70-80%. Jeżeli będzie temat jakiś rzucony zawodów, no to będziemy w stanie w ciągu 4 tygodni się przygotować, żeby jakąś tam zareprezentować formę i żeby nie było lipy. Tak. Ja tutaj ze swojej strony chciałem powiedzieć, że też chciałem z chłopakami się przygotowywać. Ale niestety 8 kwietnia czeka mnie operacja prawego bicepsu, głowy długiej, bo mam urwaną od paru miesięcy, muszę ją przyszyć. Więc jakby mój sezon pewnie zacznie się gdzieś dopiero koło sierpnia, września. Na ten czas będę się szykował, bo może Piotr Kwiatkowski zrobi Mistrzostwa Polski, to może tam wszyscy wystartujemy razem w końcu. Z tego co mi jest wiadomo, Mistrzostwa Polski mają być bodajże 27 lipca. Ale co będzie, to czas pokaże. Ja też mam zaproszenie do Chin w czerwcu. Ale teraz ciemno to widzę tak naprawdę na chwilę obecną. Mam nadzieję, że w ciągu miesiąca jakaś sprawa się wyjaśni na świecie, że trochę poluzują i będziemy jakoś mogli normalnie funkcjonować. Z mojej strony jeszcze powiem, ja zrobiłem tylko 3 konkurencje, nie robiłem konkurencji biegowej z racji tego, że jest zakaz mojego fizjoterapeuty na takie dzikie ruchy. Ogólnie rzecz biorąc w tym roku już się fajnie powoli rozwijałem skrzydła.
Udało mi się martwy ciąg 200 kg na 20 powtórzeń zrobić, przysiady fajnie mi szły i chciałem... Nie widziałem, pokaż. Jest nagrane. I chciałem przyjechać tutaj do chłopaków na trening w końcu. No i tydzień przed tym treningiem wydarzyła się niemała tragedia w moim życiu. Moje plecy odmówiło posłuszeństwa, dlatego na razie nie mogę w żaden sposób dźwigać dużych ciężarów, ale jestem dobrej myśli, mam nadzieję, że w końcu wrócę. A co do powiedzmy samych zawodów w tym roku, to jest wielka niewiadoma. Ja też organizuję imprezy tutaj z chłopakami. Wiele imprez miało być, a tak naprawdę możliwe, że nie będzie wcale żadnej, także... Wszyscy mamy plany, żeby coś robić, ale... Każdy z nas organizuje imprezy. Każdy chciałby coś zrobić, ale nie wiadomo, czy będzie zgoda na to. Tak, ja też mam niby termin ustalony u nas w Kartuzach, co roku organizowałem zawody. Teraz niby mamy to robić 18 lipca. Ale co będzie, to czas pokaże tak naprawdę. Nic nie jest wiadomo na 100%. A jeszcze jesteśmy za małym rynkiem, żeby powiedzmy organizować zawody per preview. Także jedyną opcją organizacji imprezy to jest zebranie jak największej ilości ludzi, aby sponsorzy byli zadowoleni, żeby włodarze miast byli zadowoleni. A biorąc pod uwagę pandemię koronawirusa, to możemy ewentualnie sobie chować się po siłowniach jak jakieś szczury. Z tego co zauważyłem, to u was jest najwięcej imprez na Pomorzu. Tak jest. Tak naprawdę z tego co kiedyś pamiętam, jeszcze jak tak zaczynałem bardziej, to naprawdę co tydzień były zawody. No, w sezonie letnim tydzień macie jakąś imprezę. Ja tutaj często mam nawet sobotę i niedzielę przecież, nie? Tak naprawdę u mnie w województwie nic nie ma. U nas na przykład tutaj jest nas czwórka i każdy z nas organizuje imprezę. Ja na przykład powiedzmy miałem tam z 5 imprez, Maciek miał z 3 imprezy, Seba miał chyba 2. Ty miałeś też tam kilka jakieś pokazy na jakichś różnych festynach i tak dalej, także tych imprez tak naprawdę jak my się tutaj dogramy harmonogramem, to mamy co tydzień imprezę. Miałem przyjemność kilka razy startować i zauważyłem, że naprawdę ludzie tutaj naprawdę lubią ten sport, przychodzą, oglądają, mnóstwo ludzi przychodzi, żeby zobaczyć. Są to takie rodzinne zawody, tak. Z rodziną przychodzi i ogląda, dokładnie. Sobota czy to niedziela i naprawdę przyciąga to tłumy, szkoda, że to po prostu nie odbywa się w telewizji. Wszystko zależy od naszego rządu wspaniałego, czy odblokuje nas, czy też nie. Także no i mówię, i wtedy działamy. No wiadomo, zdrowie jest najważniejsze, w żaden sposób nie bagatelizujemy tej całej pandemii, aczkolwiek mówię, chcielibyśmy na pewno postartować i podziałać. Ja chciałbym jeszcze tutaj ze swojej strony zaprosić młodych gniewnych, a może nie młodych, do podjęcia mojego wyzwania. 200 kg na 25 razy w ciągu 90 sekund w martwym ciągu, bez odbijania. Wyprost pełny. Gwarantuję, że firma Real Farm da jakieś nagrody dla zwycięzcy pierwszego, który to zrobi. Wrzucajcie nasze filmiki pod ten film. Sebastian jeszcze dorzuci coś od siebie na pewno. Tak. Firma Real Farm wystarczy, ja jestem za biedny. Jakieś zdjęcie z autografem. Więc wrzucajcie, jeżeli komuś się uda w 90 sekund zrobić 200 kg 25 razy w martwym ciągu, wrzućcie pod tym filmem i na pewno firma Real Farm doceni ten wyczyn. Ale będzie autograf Sebastian Kurka, czy nie? Będzie autograf zdjęcia? Jak nie będzie odbijania. No Mateusz, na koniec, jak oceniasz tutaj nasze hale, nasz nasze sprzęt? Warunki tutaj. Nie, miejsce jest super duże. Szkoda, że po prostu jest tak nisko co do rzutów. To tylko dla ciebie jest problem. Dla ciebie jest nisko. Ale miejsce jest super, jest dużo miejsca. Nie trzeba wychodzić na zewnątrz naprawdę, bo u mnie większość konkurencji odbywają się na dworze, na zewnątrz, więc ja jestem zależny od pogody. Jak leje i pada śnieg, niestety, od sufitu. Niestety nie mogę wyjść, nie mogę trenować. Tutaj chłopaki mają kule, mają wszystko w jednym miejscu. Nawet 10 sztuk kul, byś się dobrze przygotował na imprezę. I podesty też, dwa komplety, nie? Dwa komplety warunki są naprawdę perfekcyjne co do trenowania. Wystarczy tego chęci. Mateusz, trochę chęci, żeby co tydzień przyjeżdżać do nas. Będziesz, raz w tygodniu musisz przyjeżdżać po prostu. Tak, oby były chęci, oby było zdrowie, to chłopacy na pewno coś, chłopaki, na pewno coś osiągną i będą mogli reprezentować. Mateusz, my Tobie dziękujemy, że znalazłeś czas i że nas tutaj odwiedziłeś, że mieliśmy możliwość wspólnego treningu. Mam nadzieję, że nas będzie szczęście odwiedzał. Ten samochód, który razem obsługujesz służbowy, to będę przyjeżdżać. I na wiosnę też będziemy Ciebie odwiedzać tutaj z chłopakami, jak się tutaj jakoś zorganizujemy i także będziemy robić jakieś fajne wspólne treningi. Ja z ręką w gipsie, ale przyjadę. To chciałem przyjechać tutaj z moimi podopiecznymi. Zapraszamy. Tak, tutaj się sprawdzili, trochę się rozbestwili, ponieważ widzę co nam się dzieje. Ciężary są w domu, ponad normę, za dużo sobie pozwolili, właśnie nie trzymają się planu, trzeba ich trochę nieco ukrócić. Właśnie, na pewno pomożemy w tym. Na pewno w tym pomożemy.
Tak. No, możemy zrobić tutaj też takie mini zawody, jeżeli będzie Ziółkowski, Karwat, tutaj chłopaki będą, to już mamy 5 zawodników. Ja będę sędzią. Razem z Mateuszem będę sędzią, ogarniemy dla was fajne konkurencji i można fajne, ciekawe... Właśnie, dokładnie. Mateusz, wystarczy, że jesteś sędzią 3 lata. Tak jest. Wybierzemy fajne konkurencje widowiskowe i można coś zrobić. Tak. Na przykład 5 razy rzuty. Na przykład rzuty, bieganie z workiem jakieś tam. Nie, co, Herkules, tak? Co kontakt ma jeszcze słabego? Herkules na czas, tak. Dobra, z tego miejsca dziękujemy wam za obejrzenie. Komentujcie, subskrybujcie kanał. I udostępniajcie. Dzięki. Pozdrawiamy. Do zobaczenia. Hej.